Witam Was. Pisaliście o kolejny filmik, a także jak sobie poradziliśmy z testami owulacyjnymi. Obydwa w ogóle były różne, tak? Z jednej mieliśmy tak jakby problem odczytać to domowe laboratorium. Ale mi się wydaje, że w momencie, kiedy miała być owulacja, to już nie. To już od razu było wiadomo, że jest ciemniejszy pasek, czyli po prostu jest problem może jak jeszcze nie ma tej owulacji, ale jak już ma być, to chyba pokazuje dobrze. Chyba to są pierwsze nasze testy. Ten drugi jest z Rossmana. Też pokazał, ale. Znaczy tak, jak nie było owulacji, to nie było problemu z odczytaniem, a jak już później podwójnie robiłam, żeby zobaczyć i jeden z Rossmana, jeden z ten drugi. Myślę, że też dobrze pokazał, ale w tym wypadku, jeśli to faktycznie była owulacja, to domowe laboratorium lepiej pokazał. Więc myślę, że wykorzystaliśmy ten czas. Ale teraz o czymś innym. Ci, co oglądali pierwszą część filmiku, mam 34 lata i nie mam dzieci, wiedzą, że byłam w ciąży. Poroniłam. Ze stresu myślę, a może też, bo wtedy naprawdę miałam dużo stresu. No i ogólnie wtedy byłam sama. Bardzo, bardzo to przeżyłam. Nie miałam wsparcia. Później robiłam różne głupoty, zadawałam się z głupimi ludźmi. Po prostu, no nie wiem, do tej pory, znaczy nie wiem nawet, czy przeżyłam jakąś żałobę. Myślę, że powinnaś jakoś to zrobić. Oczywiście cały czas siebie obwiniałam, że to jest moja wina. I od tamtego momentu postanowiłam sobie, że nie będę już miała dzieci. Teraz poznałam właśnie Mateusza. I wy, myślę, że dobrze, tak? Nie, wy chcecie dobrze. Ja wiem, że kończy mi się po prostu czas, chodzi o wiek. Będzie coraz trudniej. Poza tym Mateusz bardzo mnie wspiera, ale ja się po prostu boję właśnie. Już mam pytanie do tych kobiet, które właśnie poroniły. I jak to jest z drugim dzieckiem? Bo ja się boję, że jeśli będzie, to po prostu go nie pokocham. Teraz akurat jestem tak sama i tak się właśnie nad tym zastanawiam. Bo no, jeśli to by się udało za pierwszym razem, to chyba cud. Ale cuda się zdarzają i boję się, że będę w ciąży i boję się, jak to będzie, jeśli urodzę, dlaczego to pierwsze dziecko, no, nie miało szansy na życie, tak, a naprawdę je kochałam całym sercem wszystkim i chciałam urodzić. Nie udało się. Więc jak będzie teraz? Mój narzeczony twierdzi, że jak urodzę, to wszystko się zmieni. Będzie instynkt macierzyński i tak dalej. Ale nie wiem, czy umiem to wytłumaczyć. Oczywiście znowu będziecie mówili, moje filmiki są chaotyczne. Ale ogólnie no, tak się czuję, taka jestem. No. W tym całym myśleniu chaotyczne, dobrze możecie powiedzieć, że nie myśl za dużo. Ale jednak się nie da, bo ja codziennie pamiętam o tamtym dniu. I właśnie, jak to jest? Właśnie wy, które poroniłyście i mówię, duży wpływ miało na to środowisko zewnętrzne, bo stres
lub być może ja po prostu nie mogłam utrzymać ciąży, tak? Jak to teraz będzie? Czy to drugie dziecko się będzie tak samo kochało? Czy w jakiś sposób będzie się je odrzucało? Nie wiem, z jednej strony chciałabym mieć dziecko, z drugiej strony się boję, zawsze mówię, przyzwyczaiłam się do myśli, że już więcej dzieci mieć nie będę i nawet nie będę próbowała. Więc tak trochę na siłę to próbuję troszkę na siłę. Ja się zgodziłam, żeby próbować, żeby to dziecko urodzić, żeby było, o ile nie będzie tam jakichś innych problemów, dlatego że ja kiedyś miałam właśnie problemy z torbielem na jajniku, ale później chodziłam wiele razy do lekarza, miałam USG, przez wiele lat nie miałam, teraz nie wiem. Będę musiała iść do ginekologa i zobaczyć, co on zrobić USG, czy czasem nie mam jakiś cyst, torbieli i tak dalej. Co się inaczej dokładnie nazywa, zapomniałam. I cóż, będę was informowała dalej, jak to jest. A będę wdzięczna osobom, które właśnie poroniły i jestem ciekawa, jak długo czekałyście może z drugą ciążą, czy chcieliście od razu i jak się kocha takie dziecko, czy nie ma jakiegoś znaczenia, nie wiem, bo ja siebie cały czas obwiniam o śmierć, poronienie tamtego i po prostu mam taki dylemat. Więc jeśli ktoś obejrzy ten filmik i będzie miał ochotę, nie wiem, napisać komentarz lub ja podam na dole mój mail, jak to było u nich, to będę bardzo wdzięczna. Także do zobaczenia później.